Chciałbym serdecznie polecić Państwu jedną z najbardziej oczekiwanych książek krytyczno-literackich ostatnich lat, a mówię tutaj o książce Dawida Kujawy Pocałunki ludu, poezja i krytyka po roku 2000, wydanej przez wydawnictwo Hart. I tutaj na wstępie właściwie sam się muszę troszkę strofować i troszkę poprawić, bo w przypadku tej książki nie do końca mamy do czynienia z książką krytyczno-literacką. Jest to raczej filozoficzno-literacka rozprawa na temat przemian w krytyce i poezji polskiej ostatniego dwudziestolecia. Kujawa, wychodząc od dzieł Deleza i Guattariego, od pojęcia schizoanalizy, buduje właściwie własny model czytania poezji, własną metodologię, która być może wbrew czytelnikom tekstów wczesnego Kujawy podana jest w sposób bardzo przystępny również dla tych, którzy nie są zaznajomieni z twórczością francuskich filozofów. Książka ta okazuje się znakomitym studium czytania nie tylko literatury, ale też przemian społeczno-politycznych ostatniego dwudziestolecia. Autor dokładnie analizuje to, czym był wiersz we wczesnych latach 90. i 2000., przede wszystkim 2000. w pracach takich krytyków jak Karol Maliszewski, Piotr Śliwiński czy Grzegorz Jankowicz. Kujawa nie obawia się tutaj zwrócić wymienionym uwagi tak naprawdę na pewne pominięcia i uproszczenia, których się dopuścili w swoich pracach. Nie jest to jednak żadna próba włożenia kija w mrowisko, w moim przekonaniu. Jest to po prostu próba rewizji pewnych postaw i też naszego, w sensie naszego we people, myślenia o literaturze powiedzmy 15 lat temu, tak. Kujawa punktuje tutaj dominujące sposoby myślenia o poezji z początku wieku, by dać nam odpowiednie tło do zrozumienia tego, co się właściwie wtedy stało i dlaczego ci, a inni poeci wtedy zbudowali sobie pozycję. Co ważniejsze jednak, Kujawa zwraca nam później uwagę, kosztem kogo to się odbyło. Druga część książki poświęcona jest już samym poetom i poetkom, twórczości autorów do tej pory nieco pozostającym na uboczu, może nieco pomijanym, ponieważ jak udowadnia autor tej książki, nie pasowali oni te kilkanaście lat temu do dominującego paradygmatu czytelniczego. I tutaj Kujawa zwraca uwagę na takich autorów jak na przykład Dominik Bielicki, Adam Kaczanowski, Robert Rybicki, Natalia Malek czy Miłosz Biedrzycki. Robi to w naprawdę fascynujących esejach z pogranicza wielu dziedzin humanistyki, które śmiało mogą posłużyć jako szkoła czytania najnowszej poezji polskiej.